Volvo ETM białe. Jedzie na rynku. Papiery załatwione. Jedziemy za terminem. Białe to znaczy, kto, a kto pyta? Białe Volvo, co jest na ciebie, to niebieską. Kto jest do mnie jesteś? Jestem. Bilet ma się wydrukować na bramce. Przepraszam,
Star. Przepuścisz mnie? A jestem, jestem. Co stoisz przed domkami? Ja dopiero jestem zwolniony, jadę też. Dopiero nabrali na siódemkę. No to trzeba było podejść. Myślałem, że tam pan śpi. No trochę, no bo to nerwy cię, Oskar. No ile można czekać? Cały dzień, chłopie. No wiem, ja tam od suchara już w kolejce stałem, tak że był przerąbane. Ale już masz podjęcie, czy tylko zdajesz? Tak, no mam podjęcie, mam do Nowego Dworu Mazowieckiego. No, to nie mam daleko, tak. A co, od razu jedziesz? Zdałem. Ja jeszcze do domu po jakieś ubrania muszę zajechać i będę wtedy leciał. Tam na 10 mam rozładunek. No, bo się wypauzować. Jo. To akurat ja też. Ja już się wypauzowałem, będę wypauzowany drugi raz. Lewy, wolny tam jest pas?
sekundę jedziemy.
naszym samochodem. Dobra. Cofaj, wyłamuj go. Dawaj, spokojnie. Dobrze idziesz, dawaj. Prostuj konia jak możesz. No przestawię się gdzieś, bo tu kurde przyciasną. Dzięki kolego. Nie ma sprawy, trzeba będzie stanąć normalnie w rajce, kurwa, na wprost iść po bilet i zapierdzielać dalej, bo tu kurde jest za ciasno. Ładnie, w tamtym tygodniu jeden drugiemu zbiorni, nie wiem, tam się nie ma to. Dobry panie Staśku, wiesz, że pan, to ja zaraz tam pójdę, bo tam chyba wolna prawa strona, nie? Dokładnie, lepiej kurwa stanąć na środku niż komuś coś urwać, kurwa, później będą problemy. Tam do tygodnia wyjechał zbiorni chłopakowi, położę z technika rozpierdzioli w Europę za rano. No, toż właśnie to. Żeby rozsunąć na terminalu, tylko na parkingu, na którym nie można wyjechać. To parking jeszcze przygotowany, podawanie kororodkowy jest, to masz takie wanogi opuszczone. Tak ty śmiesz to nazwać terminalem, kurwa.
poznałem. A widzisz, widzisz, jak to porta? Pójdźmy tutaj!
pracowali, czy jak? Thank you.
5.30. Plac D, rząd 5, pole 30. Później w końcu jedzie Słubnica. Mam nadzieję, że jedzie. Działa nowa tutaj z przodu. Też 45. Będzie pewnie awantura, że nie ma na dachu numeru samochodu. Myślałem, że to do nas.
pan. Wolniej, Tomek, wolniej. Jakie kombo. A żeśmy wstali tylko dwa samochody tutaj na początku. A raczej cały... pas samochodów i stoi przed nami w międzyczasie. Niedziela, Sumkita. Po tym piątym pasie nie jeździła. Ale jest szansa, że w jakimś najbliższym czasie stąd wyjedziemy. Tylko za ile? W końcu chyba do nas łaskawie jedzie Słownica. A o, jeszcze przed nim coś znowu będzie rozładować. Tu pierdolce można dostać. W końcu nasze, jego przynajmniej załaduję, a czy nie potem. Godzina piąta była, jak żeśmy stanęli tam na drodze w kolejce, a już jest godzina. Dwudziesta pierwsza 15. Problemy z tym, że nie ma numeru na dachu, co do niego, to człowiek przyjeżdża raz na ruski rok ładować w Polsce kontenery. Stania driver. Obecny. Jechałeś, już załadowałeś, jak nie to będę czekał na ciebie. Ja stoję B3-22, B3, bo jeszcze nie 22, B3. Ktoś to wyjeżdża, nie? Trzeba raz się gdzieś to będę widział. Jak uciekasz, mówię, to lepiej podjeść, to będziemy jechać. Kontener w górze. O, a wiesz, i opis jeszcze będę robił, to mogę czekać na ciebie, nie? A woda się leje. Tak jest. To zostaw tam, ja też robię. No dobra, okej. Tu przyjechałeś, chciałem gdzieś na was. Mówię, normalnie deszcz.
były, tak są. Nie wiem, czy teraz jest miejsce. Na bramę. A z tyłu siedzi dobrze? Jak siedzi, to jedziemy, dzięki.
pewnie możesz, bo do kogo masz ten? Tego kwitka nie dają na wyjeździe.
się tam ten kaos na SGS, nie? Stawiłem, zostawiłem. No dobra. Dzięki z góry.
ładować kontener, normalnie masakra. Organizacja i parking przed